Powiem troszeczkę ogólnie niż o swoich badaniach i przygotowaniach baz danych do tego konkretnego projektu. Jako też, że jestem na początku tej sesji, mam nadzieję, że się dobrze złożyło, bo powiem też o takich ogólnych mechanizmach związanych z otwartością w nauce, w szczególności w naukach społecznych, z naciskiem na psychologię społeczną. Ale mam nadzieję, że to będą też mechanizmy, które są ważne i możemy je zastosować w innych dziedzinach nauki. Jeżeli chodzi o samą psychologię, to ta rewolucja otwartej nauki trwa od kilkunastu lat. W tym roku Brian Nosek, na którego będę się tutaj bardzo często powoływał, taki propagator otwartej nauki w psychologii, profesor, który ma bardzo duży dorobek naukowy, a ostatnimi czasy przerzucił się z własnych badań właśnie na rozwój otwartej nauki, na propagowanie tej idei, na tworzenie dużych zespołów, które robią replikację badań wcześniejszych, które rzadko były replikowane. Przeprowadził takie badanie, aby zorientować się w ogóle, jaki jest stan otwartej nauki w psychologii na dzisiaj. I jak Państwo widzicie, przebadał około 2000 naukowców z różnych wydziałów, w różnych krajach i póki co na platformie OSF, na której można rejestrować swoje badania, można udostępniać bazę danych, taka bardzo duża międzynarodowa platforma, jest 30-35% badaczy, badaczek ma swoje konta i udostępnia dane. Co jakbyśmy popatrzyli na ten wykres, w którym miejscu jesteśmy, to moglibyśmy powiedzieć, że w psychologii jesteśmy na tym momencie wczesnej większości. Tak? Czyli nie jest tak źle, jak na to, że ta rewolucja trwa kilkanaście lat. Są oczywiście kraje, które się wyróżniają na plus, tak? Czyli Norwegia, Norwegia, Wielka Brytania i Holandia. Są kraje, tutaj nie ma akurat niestety Polski, ale są kraje, Niemcy, Serbia jako przedstawicielka Europy Wschodniej, Środkowej. Są kraje, no, które mają z tym jeszcze troszeczkę większy problem, ale ogólnie wydaje się, że jest to idea, która w psychologii jest coraz bardziej popularna. Co to znaczy w psychologii otwarta nauka, na co się kładzie nacisk? Znowu, to pewnie jest uniwersalny mechanizm i uniwersalne charakterystyki, ale konkretnie w psychologii bardzo ważna jest idea replikacji wyników badań. Powiem jeszcze za chwilę, dlaczego to jest ważne, w szczególności w psychologii, ale otwarta nauka i te ruchy otwartej nauki bardzo duży nacisk w psychologii kładą właśnie na replikację, na to, żeby wyniki badań innych zespołów zostały potwierdzone w innych zespołach, w dużych zespołach, w wielu większych badaniach, co oczywiście ogólnie jest ideą nauki, tak, replikowalność, ale w psychologii był z tym do tej pory, no niestety, problem. Tak? Dużo badań było jednorazowych, efekty były raportowane, publikacje się pojawiały i nikt potem do tego nie zaglądał, nie wracał, rzadko robiono replikacje, też z przyczyn takich, że czasopisma kładły nacisk na nowość, tak? Musiało być coś nowego, pokazać swój nowy wkład, a nie po prostu zreplikować efekty, które no już wiemy, że są, tak? Bo ktoś inny je pokazał. Przejrzystość procesu badawczego, czyli pokazać, jak my prowadzimy badania i tutaj ta rejestracja naszych badań przed ich przeprowadzeniem jest bardzo ważna, o tym też za chwilę jeszcze powiem trochę więcej, czyli właśnie pokazanie, co będziemy badać, jaką grupę będziemy badać i najlepiej, jakie analizy będziemy przeprowadzać przed tym, aż to zrobimy, przed samym procesem przeprowadzania badania. Tak? Dlaczego to jest ważne? Też o tym za chwilę. Dostępność, oczywiście, tak, czyli udostępniać swoje bazy, pokazać, co zrobiliśmy, jakie są wyniki, niech inni zobaczą, niech inni przeanalizują i popularyzacja i współpraca, czyli takie dwa aspekty, które wiążą się też z pokazywaniem szerszej publiczności, co ta psychologia tak naprawdę zrobiła i tworzenie dużych sieci międzynarodowych i one faktycznie są tworzone w celu przeprowadzenia tych badań i replikowania tych wyników badań wcześniejszych. W psychologii zaczęło się to, tak jak mówiłem, kilkanaście lat temu, głównie z powodu różnych uwag, które zostały wnoszone do samego procesu publikowania badań, raportowania wyników badań, przeprowadzania analiz.
Tak? Bardzo często badania, które nam nie wychodziły, zostały zamykane w szufladach, bo nikt ich nie opublikuje. Czasopisma naukowe nie publikują wyników, które się nie, hipotez, które się nie potwierdziły, tak, wyników zerowych, no to wszyscy kładli je do szuflady. Co się może skończyć tym, że jak wyjdzie nam jakiś co dziesiąty eksperyment albo co dziesiąta zależność, no to my ją opublikujemy, a 9 wcześniejszych badań pokazujących, że tej zależności nie ma, leży u nas w szufladzie. I wszyscy myślą, że ta zależność jest, tak, ale jakbyśmy skumulowali wszystkie badania, zrobili metaanalizę, to by się okazało, że tej zależności nie ma. I to był duży problem w psychologii, szczególnie ostatnimi czasy, gdzie ta liczba publikacji, co miało też związek niestety z politykami i uczelni, i krajów, no jest przeogromna. Tak? Produkuje się przeogromne liczby artykułów i nacisk na to, żeby publikować, jest też coraz większy i też o tym jeszcze powiem, bo to już jest kwestia systemowa, tak? Kwestia regulacji i co z tym możemy zrobić. Nadprodukcja artykułów, małe próby, no i ten fetysz efektu wow, tak? Czyli fetysz tego, żeby było coś nowego. Nie pokazujemy, że o, potwierdziliśmy, że taki efekt istnieje, tylko szukajcie efektów nowych, fajnych i najlepiej takich, które się dobrze sprzedadzą. Takich, gdzie publiczność pozaakademicka powie wow, co jest bardzo śmieszny efekt albo bardzo dziwny efekt. Tak? Tego się nikt nie spodziewał. Za chwilę pokażę jedno z takich badań nad trzymaniem ołówka w zębach. Może niektórzy z Państwa słyszeli o nim. Bardzo dużą karierę zrobił poza akademią właśnie, bo był taki śmieszny, dziwny, interesujący. No i oczywiście takim impulsem były praktyki z pogranicza, eufemistycznie nazywane. To nie musiały być konkretne oszustwa, chociaż były też pojedyncze osoby, które po prostu oszukiwały i zostały na tym przyłapane i podniosły konsekwencje, ale też takie praktyki, które wcześniej wielu badaczom, badaczkom wydawało się, że jest okej. Okay, tak? Czyli na przykład robienie korelacji wszystkiego z wszystkimi, czyli mamy jakąś bazę danych, tak? Szukamy sobie, gdzie są istotne związki, robimy wszystko z wszystkim, o coś wyszło, to raportujemy, cała reszta nie ma związków, no to tego nie raportujemy, nie publikujemy, nie powiem, że ukrywamy, ale po prostu nie wspominamy o tym w naszym artykule, no żeby on był bardziej płynnie się czytał, tak ładnie wyglądał i tak dalej. I tutaj ta kwestia rejestrowania badań przed ich przeprowadzeniem jest dlatego tak bardzo istotna. Żebyśmy powiedzieli, dobra, chcemy sprawdzić zależność zmiennej A ze zmienną B, tak? Czy status społeczno-ekonomiczny wpływa na jakość życia, na samoocenę i to będziemy badać, a nie, że wrzucamy ileś tam różnych kwestionariuszy i potem badamy po fakcie, szukamy zależności. Nie, my mamy wyjść z naszą propozycją, jakie są związki i potem ją potwierdzić lub nie. I tak jak mówiłem, te słabe efekty, czyli małe próby związane też z chęcią przeprowadzenia wielu badań i słabe i brak replikacji tych badań, no doprowadziło do tego, co w psychologii ostatnimi laty nazywa się kryzysem replikacyjnym. Tak, czyli kolejne próby pokazania, czy efekty, które wydawałoby się są klasyczne, znane, występują w podręcznikach psychologii dla studentów, czy one faktycznie istnieją. Tak? I coraz częściej badacze pokazują, że nie ma. Tak? Wydawało nam się, że to jest oczywiste, już była publikacja w latach 80., 90., no ale dzisiaj się nie potwierdza. To nie znaczy, że tam musiało być coś nie tak, bo oczywiście psychologia, jak za chwilę też pokażę, jest nauką, która jest bardzo wrażliwa na kontekst, na zmianę społeczną, tak, na to, jak ludzie myślą, spostrzegają świat i przeprowadzenie badania 10 lat później może być po prostu innym badaniem, bo ludzie już mają inne poglądy na świat, inaczej postrzegają rzeczywistość i to akurat w psychologii, pewnie w odróżnieniu od nauk ścisłych, jest bardzo, bardzo istotne i o tym należy pamiętać. Że nieudana replikacja nie znaczy, że ktoś coś oszukiwał albo że tego efektu nie było w latach 80., ale może znaczyć, że coś się zmieniło w społeczeństwie. Z takim efektem, o którym mówiłem wcześniej, jest właśnie trzymanie ołówka w zębach. Bardzo popularne badania nad wzbudzaniem radości, zadowolenia ze czytania śmiesznych historyjek. Tak? Czyli tu badani mieli, przeglądali sobie komiksy, takie cartoons, tak? które
generalnie były oceniane przez sędziów kompetentnych jako śmieszne. No i grupa eksperymentalna miała ołówek w buzi, tak, co powodowało, że mięsień jarzmowy wielki był w uśmiechu, tak, czyli jakbyśmy wymuszali trochę uśmiech, a druga grupa trzymała ołówek na wargach, co była taką smutną, robiła taką smutną minkę. I co się okazało w tych badaniach pierwotnych, że osoby, które trzymały ołówek w zębach, czyli były przymuszane do uśmiechu, faktycznie oceniały daną historyjkę jako bardziej śmieszniejszą, tak, bardziej się cieszyły, jak to czytały, deklarowały, że o tak, faktycznie to jest zabawne. Tak? No i idea jest taka, że informacja zwrotna z ciała, tak, powoduje, że faktycznie oceniamy tą daną sytuację jako bardziej zabawną, bo się uśmiechamy. Tak? Fajny wynik, bardzo ładnie się sprzedał publicznie, no ale potem nastąpiła seria replikacji, która pokazała, że nie działa, nie ma efektu. Do tego jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo fajny przykład, jak ważny w psychologii jest kontekst i jak też nie należy wyrzucać dziecka z kąpielą, czy wylewać, tak, dziecka z kąpielą. Bo nieudana replikacja nie musi oznaczać, że coś było, tak jak mówiłem wcześniej, nie tak z badaniami pierwotnymi i to jest dobry tego przykład. Gdyż pojawił się pomysł, dlaczego ta replikacja tego efektu nie spowodowała faktycznej różnicy w grupie eksperymentalnej i grupie kontrolnej. I przy replikacjach, i to była seria replikacji przeprowadzona przez wiele różnych laboratoriów, ale w każdym z tych warunków była kamera, czyli ludzie byli świadomi, zresztą obserwowani. W pierwotnych badaniach tej kamery nie było. Tak? A wiemy z psychologii, z innych badań, że bycie obserwowanym, tak? Poczucie, że jest się monitorowanym, no ma bardzo duże znaczenie dla takiego samoświadomości w danym momencie, zwracania uwagi większej na to, co się robi i wtedy mniejsze znaczenie mają informacje z ciała, tak? Informacje właśnie takie nieświadome, bo jesteśmy bardziej uważni, tak? Kierujemy się bardziej refleksyjnym takim systemem i zwracamy uwagę właśnie na to, co robimy, bo jesteśmy obserwowani. No i pojawił się pomysł, że może to jest powód. Nie, że ten efekt nie istnieje, ale po prostu mała, bardzo mała zmiana w kontekście eksperymentu powoduje, że ten efekt wydaje się nie istnieć. Więc zrobiono to, co w nauce powinno się robić i to, co ja uważam właśnie za piękno tego procesu replikacji, nawet jeżeli to są nieudane replikacje. Zrobiono kolejne badanie, tak? Już uwzględniając ten warunek eksperymentalny z kamerą jako dodatkową grupę osób badanych. I przeprowadzone badanie pokazujące, że okej, jak my wycofamy tą kamerę, to ten pierwotny efekt jest. Tak? Czyli potwierdziliśmy, że on istnieje i że ludzie faktycznie trzymając ołówek w zębach, wymuszając uśmiech, lepiej oceniają historyjkę jako śmieszniejsze. Kiedy jest kamera, kiedy jesteśmy świadomi tego, że ktoś nas obserwuje, efektu nie ma. Tak? Czyli dorzuciliśmy kolejną cegiełkę do tych badań, a bazą do tego było właśnie była nieudana replikacja badań pierwotnych. Tak więc warto docenić to, że jest zmiana sposobu uprawniania nauki. Więc ja bym też za Brianem Noskiem powtórzył, że nie wydaje mi się, że należy mówić o kryzysie replikacyjnym, a raczej o reformacji. Po prostu zmianie sposobu uprawiania nauki, zmianie tego sposobu, który, no, powiedzmy, nie jest już efektywny. I w psychologii bardzo dużo się zmieniło. Tak? I w dzisiejsze uprawianie psychologii społecznej, eksperymentalnej, bo o tej głównie mówię, nie mówię o psychologii klinicznej, jest bardzo odmienne od tego, co było jeszcze 10, 12, 20 lat temu. Tak? Artykuły, które ukazywały się jeszcze 10, 20 lat temu, jest duże prawdopodobieństwo, że wiele z nich dzisiaj by się po prostu nie ukazało, nie zostałyby zaakceptowane przez recenzentów. Tak wzrosły wymogi odnośnie metodologii, raportowania i tak dalej. Co się pojawiło? Pojawiła się właśnie bardzo mocny ruch, który lobbuje za tym, żeby coraz więcej badań było rejestrowanych przed ich przeprowadzeniem. Tak? Czyli ta otwartość wiąże się z tym, że my pokazujemy na początku, myślimy, że będzie tak. Myślimy, że jest taka zależność i dopiero potem ją sprawdzamy, a nie, że robimy badanie i sobie szukamy jakichś zależności, które są istotne. Jest duża grupa stowarzyszeń, badaczy, badaczek, konferencji Open Science,
które wprowadzają oddolnie tą rewolucję, tak? Czyli pokazują, że normy społeczne, normy nasze akademickiej społeczności powinny się zmienić i mogą się zmienić. I to wymusi pewną zmianę praktyk. No i wreszcie jest coraz większa dostępność do poradników. Jak ktoś jeszcze kilka lat temu mógł mówić, no dobra, fajna idea, ale jak ja mam to robić, te rejestracje, kolejne jakieś konto z jakimiś loginami, znowu jakaś platforma. No teraz jest naprawdę, są filmiki instruktażowe na YouTube, są podręczniki, są dokumenty pokonferencyjne, jest dużo materiału. Problem może być to, że one są w większości w języku angielskim. Tak, ale do tego jeszcze dojdziemy przy wyzwaniu. Ale ogólnie, jakbym miał ocenić tą zmianę, tą reformację w uprawianiu nauki, w psychologii, no to ona nastąpiła i ona idzie ewidentnie w dobrym kierunku. Wręcz Nosek uważa, że psychologia idzie w awangardzie zmian, tak? I że jest taki trochę nacisk czy koncentracja właśnie na tym kryzysie replikacyjnym w psychologii. Łatwo się pisze o tym, że o, patrzcie, kolejne badanie psychologiczne się nie potwierdziło, wiadomo, psychologia, co to za nauka, nie? Nauki społeczne, już bez przesady. Natomiast Nosek mówi, spokojnie, tak? On zrobił badanie badanie Nature, zrobił sondaż wśród badaczy z różnych dziedzin, tak? Macie od chemii po biologię, medycynę. Z prostym pytaniem, tak? Jak pytaniem właśnie o replikację. Ile nieudanych replikacji, czy twoich eksperymentów, czy eksperymentów twoich kolegów, znajomych, czy innych badaczy udało ci się zreplikować? Jak widzicie, bardzo, bardzo wiele badaczy, badaczek z nauk ścisłych mówi, no nie udało się. Tak? To nie jest specyfika nauk społecznych, to nie jest specyfika psychologii, tylko to jest ewidentnie po prostu część procesu naukowego. Tak? Więc ważne jest, aby robić te replikacje, nie bać się tego, że nasze efekty się nie replikują, no bo tak będzie. Tak? Czasami coś wyjdzie, się nie zreplikuje, no to okej. Okay, tak? Musimy zrezygnować z tego myślenia o tej zależności. No i jeżeli chodzi o wyzwanie, już na koniec, bo też mi się już czas kończy, tak jak mówiłem, jednym z problemów może być brak dostępności materiałów o otwartej nauce w językach narodowych. Tak? Co prawda nauka jest uniwersalna, język angielski jest językiem nauki, natomiast jednak część osób też może jeszcze czuć obawy albo problem, że te materiały nie są przetłumaczone na język polski, więc są to kwestie podnoszone na konferencjach, właśnie brak takich materiałów. Jest takie poczucie, że tworzy się, przynajmniej w psychologii pojawiają się takie argumenty, coś na kształt policji statystycznej, tak? Że jest taka nagonka na ludzi, którzy raportują swoje wyniki badań, one nie zostały potem zreplikowane. No jest taka nagonka, no co wy tu mi pokazaliście, tak? Na pewno jakieś są tutaj nierzetelności, skoro ten efekt się nie replikuje. No i jest poczucie takie, że można chcieć prowadzić uczciwe badania, raportować uczciwie to, co się zrobiło, tak? A tylko dlatego, że ktoś tego nie zreplikuje w innym laboratorium, to my oberwiemy za to, że w ogóle pokazaliśmy ten efekt. Tak? Czyli może być takie poczucie trochę krzywdy, nagonki, i co też zniechęca do tej otwartej nauki. No i wreszcie zmiana kultury, zmiana systemowa. Na koniec tylko pokażę to, co Nosek sugeruje, jak ta piramida zmian mogłaby wyglądać. Tak? Czyli zmiana infrastruktury, czyli umożliwić badania w obszarze, czy na zasadzie otwartej nauki, to jest już kwestia jednostek, tak? Uniwersytetów, jednostek akademickich, ułatwić prowadzenie tych badań. Tak? Czyli znowu platformy, rejestracja badań i tak dalej. Czy depozytoria, w których te dane mogą być umieszczane. Normatywność, tak? Zmienić normy. I to jest już kwestia akademików, społeczności, żeby pokazać, że powinno się tak robić. Pokaż swoją bazę danych. Niech ja ją przeanalizuję po swojemu, a nie tylko uwierzę tobie na słowo. No i nagradzać osoby, które tak robią. Nagradzać osoby, które koncentrują się na otwartej nauce, chcą się angażować w ten proces, rozwijać otwartość w psychologii. No i wreszcie regulacje. I tu już jest kwestia systemowa.
Tak? Zmienić regulacje, zmienić nagradzanie, systemowe nagradzanie naukowców, nie po prostu za wiele publikacji pokazujących małe, słabe efekty, tylko za jakość badań. Tak, no i na koniec tylko pokazuję, że tych zasobów jest dużo w psychologii, od platform, w których można rejestrować swoje dane, ale też u nas są czasopisma w otwartym dostępie bez opłat dla autorów, tak, co też nie jest typowe, bo bardzo często te otwarte czasopisma po prostu pobierają opłaty od autorów. My mamy na Uniwersytecie Gdańskim dwa takie czasopisma w Instytucie Psychologii, Current Issue in Psychology and Health Report, Psychology Health Report. Czasopismo Psychologia Społeczna, które długo było wydawane po polsku, też przeszło obecnie na język angielski, też jest dostępne w otwartym dostępie, też bez opłaty dla autorów. Tak? Więc są zmiany i w Polsce, i też tutaj u nas lokalnie, na Uniwersytecie Gdańskim, więc mam nadzieję, że te zmiany będą tylko i wyłącznie kontynuowane. Dziękuję bardzo.